pierwsze, co mi przychodzi do głowy i co najbardziej uwielbią, i od tego chciałbym zacząć, to bewsztyk. Ale nie taki zwykły, tylko bewsztyk tatarski. A skąd pochodzi ta nazwa? Na pewno dużo z Was się zastanawia, skąd taka nazwa jak bewsztyk. Ona się wzięła po prostu od nazwy beef steak i pochodzi z Anglii. No dobra, ale jak polędwica, no to jak ją przygotować na tego tatara? Posiekać? Poskrawać? Pomielić? A może tak jak moja babcia robiła kiedyś? Skrobała 5 godzin wcześniej przed imprezą polędwica na kolanie, żeby na świeżo podać wieczorem, na przykład na urodzinach. A żeby nadać jeszcze takiego idealnego połączenia i pięknej prezentacji tatarowi, to używamy żółtko. On nadaje troszeczkę tłustości, a zarazem niesamowitej prezentacji. Więc taka para idealna, czyli polędwica siekano i do tego tatarek przepyszny, do tego ogóreczek, cebulka. Ale dlaczego bewsztyk tatarski? Tatarskie, wszyscy to samo godają, a nikt tak naprawdę się zastanawiał, czemu? Dlatego, że Tatarowie, którzy się przemieszczali konno, kawałek polędwicy jeszcze wtedy końskiej, trzymali pod siodłem, jadąc na koniu i ubijając ta polędwica, ona miękła, że wtedy na surowo mogli ją pociąć i konsumować na świeżo. A Was zaproszą na stronę gerlach.pl i tam niesamowity przepis na bewsztyk tatarski.